Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Michała Meli Brudę, panią sekretarz Magdalenę Kreft-Mielewczyk, panią skarbnik Justynę Augustynowicz-Simenak i panią Izabelę Okuniewską oraz pana Grzegorza Choszcz. Otwieram 48. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Chmielno. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na sesji jest obecnych 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radnych. Dobrze? 5, 6, 7, 8, 9. Tak, zgadza się. Informacje oczywiście, że sesja jest, posiedzenie jest nagrywane i transmitowane w czasie rzeczywistym na kanale platformy YouTube. Porządek państwo radni otrzymali, więc pytam, czy są jakieś propozycje co do zmiany. Jeżeli nie, to ja go odczytam. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2023 rok. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2022 rok. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Chmielno. I punkt szósty, zakończenie obrad sesji Rady Gminy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, dziękuję. Porządek sesji został jednogłośnie przyjęty. Odczytam pierwszy projekt. To jest uchwała nr 48, łamane przez 455, łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 47 łamane przez 437 łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2023, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 51 916 670,81 zł, w tym a dochody bieżące 39 315 394,07 zł, b dochody majątkowe 12 601 276,74 zł. Punkt trzeci. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków wynosi 56 341 454,12 zł, w tym a wydatki bieżące 38 861 605,08 zł, b wydatki majątkowe 17 479 849,04 zł. Punkt czwarty. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmiany i wynosi 4 424 783,31 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 2 400 000 zł oraz część wolnych środków w wysokości 2 024 783,31 zł. Paragraf drugi. W załączniku nr 12 do uchwały nr 47 łamane przez 437 łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Bardzo proszę.
Nie ma. Pan wójt, bardzo proszę. Ja przekażę głos pani Skarbnik, żeby kilka słów tytułem omówienia. Bardzo proszę. Tylko omówię zmianę. W międzyczasie od podjęcia naszej uchwały budżetowej zaszła taka okoliczność, że umożliwiono nam podpisanie umowy na powierzenie grantu w ramach projektu Pomorskie z Ukrainą. I teraz w związku z tym, że chcielibyśmy już na początku roku zacząć działania w związku z otrzymaniem grantu, ponieważ nie jest długi okres na wydatkowanie tej kwoty 500 tysięcy, jest on do końca czerwca i zależało nam, żeby już na początku roku te pieniądze znalazły się w naszym budżecie. Stąd tutaj konieczność wprowadzenia tej zmiany. No i to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są pytania lub uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę o uruchomienie tych maszynek do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 12 radnych. I kolejny projekt, uchwała nr 48/456/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 35/309/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 4 stycznia 2022, pozycja 32, wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2022, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 60 242 256 zł 94 grosze, w tym a dochody bieżące 55 449 715 zł i 34 grosze. B. Dochody majątkowe 4 792 541 zł 60 groszy. Trzeci punkt. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków wynosi 63 210 586 zł i 94 grosze, w tym a wydatki bieżące 53 786 470 zł 50 groszy. B. Wydatki majątkowe 9 021 116 zł i 44 groszy. 4. Deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 2 968 330 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 2 968 330 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy tu jest komentarz pani skarbnik? Bardzo proszę. W pierwszym punkcie tutaj chciałabym dodać, że wydatki bieżące tu zostały odczytane w takiej kwocie, jak jest w uchwale. Natomiast wydatki majątkowe to jest kwota 9 424 116 zł i 44 grosze. Przepraszam, jeszcze tutaj dodam, że pierwotnie państwo dostali jeszcze, znaczy wersja, którą teraz głosujemy, różni się od tej, którą państwo otrzymaliście pierwotnie. Tak. W związku z tym, że nasz budżet tutaj, no nie za naszą przyczyną, ale za przyczyną jak gdyby Urzędu Wojewódzkiego ewoluuje i teraz może przy okazji skomentuję tutaj tą zmianę. Nasza gmina otrzymała
zwiększone środki na wypłatę dodatków węglowych i ponadto zwiększyły się środki na wypłatę kwoty 300 zł dla kwaterodawców i z tego właśnie powodu ta tutaj zmiana jest konieczna do podjęcia jeszcze w tym roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem głosowało 12 radnych. I kolejny projekt. Uchwała nr 48, łamane przez 457, łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielno. Z dnia 29 grudnia 2020 roku. Z tym, że może najpierw poproszę Komisję Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii na temat skargi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę na działalność wójta za bezzasadną. Dziękuję bardzo. I teraz dokończę odczytanie tej uchwały. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Chmielno. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 16 grudnia 2022 roku złożoną przez panią A.W. na działalność wójta gminy Chmielno z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. Paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Chmielno do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania lub uwagi? Pan wójt, bardzo proszę. Ja może jeszcze raz tytułem wyjaśnienia odpowiem, że pani skarżąca AW o inicjałach AW kontaktowała się z naszym urzędem już około półtora roku temu, sugerując pewne zmiany w systemie, w takiej usłudze geosystem, na podstawie której gmina udostępnia w internecie dane przestrzenno-geodezyjno-planistyczne. Ten system jest połączony jeszcze z danymi ze starostwa powiatowego. Jest to takie kompendium, gdzie mieszkaniec może wejść, zalogować się, czy też bez zalogowania sprawdzić szereg różnych praktycznych informacji, jak uzbrojenie terenu, plany zagospodarowania przestrzennego, informacje o planach, mapy, legendy oraz zapisy planu, informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, czy szereg innych informacji, które może nie będę ich enumeratywnie wymieniał, a są one, mogą być potrzebne mieszkańcom do różnego rodzaju czynności związanych ze zbyciem, nabyciem działek, planowaniem budowy, rozbudowy, uzbrojenia terenu. I pani AW, dodajmy, prowadząca konkurencyjną działalność gospodarczą w stosunku do podmiotu, który nam tą usługę świadczy, czyli firmy Geosystem, zakwestionowała sposób dostarczania tej usługi, ale wiemy, że ona kwestionuje sposób dostarczania tej usługi w wielu gminach w całej Polsce. I po kontakcie, który miał miejsce około półtora roku temu, temat ucichł. Natomiast w tym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok nakazujący w określonej gminie sprostowanie pewnej nieprawidłowości dotyczącej udostępniania tych danych przestrzennych. I pani najwidoczniej, pani skarżąca potraktowała to jako precedens, na podstawie którego może żądać zmian od gmin w całej Polsce. Po konsultacji z panem mecenasem stwierdziliśmy, że jest to działanie bezzasadne, ponieważ po pierwsze ten wyrok dotyczy gminy z drugiego końca Polski, po drugie dostawcy, innego dostawcy oprogramowania niż firma Geosystem, która dostarcza oprogramowanie naszej gminie, świadczy to usługę na rzecz naszej gminy. Więc nie może. I po trzecie, wojewódzkie sądy administracyjne też mają możliwość rozpatrywania określonej sprawy w różnoraki sposób. I teoretycznie ta sama sprawa może być zinterpretowana przez sądy w Polsce w zupełnie inny sposób. Na podstawie, twierdzę to na podstawie doświadczeń, bo zapewne Państwo, tak jak i ja, wiecie, że zapadają w teoretycznie tożsamych sprawach zupełnie różne wyroki czy orzeczenia.
Dlatego uznaliśmy, że nie należy tego wyroku traktować jako precedens i zmieniać tego oprogramowania w naszej gminie. Tym bardziej, że kancelaria prawna, która nas obsługuje, potwierdziła, że to oprogramowanie jest dostarczane w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami. Więc powodując to zamieszanie, wykonywalibyśmy, można powiedzieć, ukłon w stronę pani skarżącej i próbując jakby szukać kolejnego dostawcy, no, prawdopodobnie dalibyśmy jej również możliwość dostarczania tego oprogramowania nam za o wiele wyższą kwotę, bo nie wiem, czy firma Geosystem przy innych kryteriach, przy zaostrzonych, zawężonych kryteriach zdecydowałaby się na złożenie nam oferty. Dodam, że to oprogramowanie jest nam dostarczane już od kilku lat po naprawdę bardzo dobrej, konkurencyjnej cenie. I oprócz tej jednej skargi nie mieliśmy, przynajmniej ja przez 4 lata nie miałem żadnego przypadku niezadowolenia czy skarżenia się przez jakiegokolwiek użytkownika na właśnie sposób dostarczania tej usługi przez firmę Geosystem. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Chciałem na zakończenie wszystkim podziękować za cały rok, który niebawem mija. Dziękuję tutaj panu wójtowi i całym wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję radnym. Życzę wszystkiego najlepszego w tym roku, który niebawem nastąpi. Oby on nie był gorszy niż ten, który mamy. Panie Wronku, bardzo proszę. Prostować, żeby wszyscy to dobrze rozumieli, że to jest zbieżność tych dwóch skarg. Ona się teraz jakby potęgowała, wielu odebrało to jakby to ciąg dalszy i znowu co z tym Bożestwowie, więc ja ciągle obrywam, nie wiadomo za co, ale żebyśmy wszyscy byli świadomi tego, że to są zupełnie inne sprawy, prawda, i żeby nie kojarzyć, żeby już tego Bożestwa tak nie kojarzyć z najgorszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że rozumiemy, znamy sytuację. Zamykam 48. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Chmielno. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.